Poczet z proporcem 4 punktu z Czerwcy Podhalańskiej. Poczet sztandarowy Związku Podhalan. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Technicznych imienia pułkownika Kliwe Langera. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół imienia Władysława Szymińskiego. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Kurczaka. Poczet sztandarowy Kupca Ziemi Cieszyńskiej. A teraz na uroczystość zostanie wprowadzony poczet sztandarowy Kompanii Honorowej 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla z historycznym sztandarem 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Państwa, za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy. Thank you.
gdzie jak swych Polska wiele wycierpiała. Jej syn ginął, jej córka płakała. Wtedy ona, matka, przeżywała dzieci ból. Tyle lat cierpienia, aż do wyzwolenia. 100 lat temu nastąpił wreszcie kres niewoli. Dzielny naród, ojczyznę swą wyzwoli. Nasza Polska jest tak piękna i wspaniała przez nas wszystkich. Ale zanim on się rozpocznie, to chciałam serdecznie powitać
wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość. Ponieważ grono zaszczytnych gości jest bardzo liczne, mam prośbę, abyśmy nagrodzili ich oklaskami dopiero po odczytaniu listu. Serdecznie witamy reprezentującego ministra obrony narodowej, komendanta głównego żandarmerii wojskowej, generała brygady Tomasza Polucha, komendanta oddziału żandarmerii wojskowej w Krakowie, pułkownika Mirosława Kaliskiego, burmistrz miasta Cieszyna Gabriele Staszkiewicz, wiceburmistrza miasta Cieszyna Krzysztofa Kaszturę, przewodniczącego Rady Miasta Cieszyna Remigiusza Jankowskiego, dyrektora Centrum Usług Wspólnych Pawła Szajora, przedstawiciela Komisji do Spraw Oświaty Renatę Franek, inspektora Wydziału Kultury i Promocji Miasta Barbarę Stelmach-Kubaszczyk, wizytatora delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej Ewę Okwat, wicestarostę powiatu cieszyńskiego Janinę Żagan, przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisława Kubiciusa, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej Krzysztofa Szelonga, dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego Mariana Dębinioka, przewodniczącego Rady Rodziców oraz dyrektora Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie Krzysztofa Meściora, sekretarza Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach Stanisława Twardoka, członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i jednocześnie prezesa Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach Barbarę Adamczyk, przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Cieszynie z panią prezes Teresą Ligowską, wojskowego komendanta uzupełnień w Bielsku Białej podpułkownika Tomasza Maja, delegację 21. Brygady Strzelców Podhalańskich wraz z historycznym sztandarem 5. Pułku Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, dowódcę kompanii kapitana Krzysztofa Lenarta oraz szefa delegacji starszego chorążego sztabowego Marka Pucholskiego, dowódcę 133. Cieszyńskiego Batalionu Obrony Terytorialnej podpułkownika Sławomira Kożucha, honorowego członka Związku Podhalan, historyka wojsk podhalańskich Władysława Motykę, sołtysa Pochórza, organizatora imprez militarnych poświęconych 4. Pułkowi Strzelców Podhalańskich Mariusza Rodenko, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Elżbiety księdza Tomasza Kotlarskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jerzego księdza dziekana Stefana Skórka, księdza prałata Andrzeja Artesta, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej księdza Marcina Puskę, przełożoną zgromadzenia sióstr Elżbietanek siostrę Albertę, komendanta Chłopca Ziemi Cieszyńskiej, harcmistrza Tomasza Głaska, komendanta powiatowego Policji w Cieszynie, inspektora Jacka Bołka, komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie, Janusza Sikorek, zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie, majora Rafała Kaczmarczyka, przedstawiciela Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, dr Magdalenę Węzę-Gajdzicę, wicedyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie Martę Jąderko, kierownika oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Iwonę Kochaniec-Kłębek, dyrektorów szkół podstawowych nr 3, 4, 6 i 7 oraz Szkoły Katolickiej w Cieszynie, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, w tym Zespołu Szkół Technicznych imienia pułkownika Guido Langera, Zespołu Szkół Budowlanych imienia generała Grota Robeckiego, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, opiekuna klasy mundurowej Ireneusza Wieliurę i Zespołu Szkół imienia Władysława Szymińskiego oraz dyrektor partnerskiego przedszkola nr 20 Małgorzaty Kędzior, wiceprezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Jagodę Wąsowicz. Szczególnie serdecznie witamy panią Elżbietę Kuras, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia generała Józefa Kostronia w Starych Oleszycach,
która przyjechała do nas z odległości aż 400 km. Bardzo serdecznie witamy drużynę harcerską z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz emerytowanych dyrektorów naszej szkoły, Teresę Tatuś, Kalinę Pocheńską i Piotra Grubera. Witamy emerytowanych nauczycieli, a także zaprzyjaźnione ze szkołą osoby, wśród nich panią Karinę Żyłkę, pana Andrzeja Sudzyckiego, pana Mariusza Jaśmirowskiego, pana Jerzego Bylicę oraz przedstawicieli kolegi. Wreszcie witam grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły, których bardzo proszę teraz o nagrodzenie naszych gości gromkimi brawami. Myślę, że najwyższa już pora, aby głos zabrała dyrektor naszej szkoły, magister Katarzyna Gładzka. Witam bardzo serdecznie w murach naszej szkoły Cieszyńskiej Dwójki wszystkich zaproszonych gości oraz całą społeczność szkolną. Cieszę się, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie, ponieważ okazja jest nie byle jaka, a właśnie uroczystości nadania imienia szkoły. Placówka nasza jest jedną z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. Niedawno obchodziła jubileusz 60-lecia. Przez te wszystkie lata wiele się zmieniło. Zmieniali się dyrektorzy, nauczyciele. Zmieniała się rzeczywistość wokół, ale szkoła wciąż istniała. Szkoła podstawowa nr 2 została otwarta we wrześniu 1957 roku jako szkoła nr 8 na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Piaskowej. W roku szkolnym 1980-81 oddano do użytku dobudowaną część, w której mieściło się później po reformie edukacji gimnazjum nr 2. Obecnie od września 2017 roku, znowu po reformie edukacji, jest to jedna szkoła podstawowa. SP2 jako pierwsza w Cieszynie zdecydowała się otworzyć oddziały integracyjne, rozwijała również z powodzeniem oddziały sportowe. Od 1957 roku placówką naszą kierowało 6 dyrektorów, a trud nauczania i wychowania młodzieży podjęło tutaj ponad 350 pedagogów. Jesteśmy dumni z tysięcy absolwentów. Wśród nich są ludzie niezwykli, którzy swoją postawą w dorosłym życiu przysporzyli naszej szkole, naszemu miastu wielkiego splendoru. Wśród nich są Tadeusz Kusy, polski duchowny katolicki biskup w Republice Środkowoafrykańskiej, Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Józef Budniak, polski duchowny katolicki, nauczyciel akademicki Wydziału Teologii w Katowicach, były prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej. Magister inżynier Tadeusz Kasztura, autor wielu rozwiązań architektonicznych w Katowicach. Adwokat Maria Szczurek. Marian Dębiniok, dyrektor Cieszyńskiego Muzeum. Andrzej Sulicki, były prezes Energetyki Cieszyńskiej. Krzysztof Meścio, dyrektor Muzeum IV Pułku Strzec Kalajskich i wielu, wielu innych. Dwójka stworzyła bogatą tradycję, swój klimat, a przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi, nauczycieli, pracowników, uczniów, absolwentów. Nasza szkoła miała już kiedyś swojego patrona. Dla uczczenia 20. rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej grono pedagogiczne na wniosek kierownika szkoły Karola Błasza 26 stycznia 1962 roku wystąpiło z propozycją nadania szkole nazwy Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Józefa Łabutka w Cieszynie. Uroczystość malowania tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem szkole imienia odbyła się w maju 1967 roku. Józef Łabutek patronował szkole aż do 2000 roku. Przez wiele lat placówka nie miała żadnego patronatu. W wyniku kolejnej reformy i połączenia obu szkół nadarzyła się okazja, by pomyśleć znowu o imieniu szkoły. Ponieważ nadać imię szkole, to niejako ustalić jej tożsamość, zasugerować wartości ważniejsze od innych.
to także wskazać całej społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom, rodzicom pewien autorytet, punkt odniesienia w ich działaniach, o co w dzisiejszych czasach tak niezwykle trudno. Podobnie jak rodzina nadaje dziecku imię, aby wyposażyć je w pewne cechy, zaprogramować na przeszłość, odwrócić nieprzychylny bieg wydarzeń, ponieważ imię było zawsze wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem, to i my tak dzisiaj czynimy z naszą dwójką. Zastanawialiśmy się, czy współczesnej szkole potrzebny jest patron, czy tworzenie tradycji związanej z patronem szkoły da jakieś pozytywne efekty. I stwierdziliśmy, że tak, że chcemy wzmocnić autorytet naszej szkoły w gminie i powiecie. Zdecydowanie wzbogacona zostanie tradycja i obrzędowość naszej szkoły. Chcemy promować wartości i ideały związane z kulturą, historią i tradycją naszej ziemi, Śląska Cieszyńskiego, naszych korzeni. Nasze środowisko szkolne może jeszcze bardziej zjednoczyć się przy organizacji imprez związanych właśnie z patronem. Pierwsze prace ruszyły już w kwietniu zeszłego roku, kiedy powołany został zespół do spraw wyboru patrona. We wrześniu na lekcjach wychowawczych wychowawcy zaznajomili uczniów z istotą wyboru patrona i procedurami. Rodzice zostali powiadomieni o tym na wywiadówkach. Cała społeczność szkolna mogła zgłaszać swoje kandydatury. Wyłoniono 3, które zebrały największą ilość głosów. Piastowie Cieszyńscy, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i właśnie IV Pułk Strzelców Podhalańskich. Kolejny etap to zaznajamianie społeczności szkolnej z kandydaturami. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice mieli możliwość poznać bliżej te kandydatury podczas prelekcji zorganizowanych przez zespół. Odbyło się również spotkanie podsumowujące z udziałem zaproszonych gości, m.in. właśnie z Urzędu Miasta. Kolejny krok to wybory. Odbyły się 24 marca, w wyniku których większością głosów wybrano 4 Pułk Strzelców Podhalańskich. Pułk wywodzi swój rodowód z Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, gdzie jako 19 Pułk Strzelców Pieszych wchłonął ochotników z Francji, Włoch i obu Ameryk. Po powrocie do Polski jako 143 Pułk Strzelców Kresowych został w 1920 roku włączony do Dywizji Górskiej generała Brygady Andrzeja Galicy i ostatecznie przemianowany na 4 Pułk Strzelców Podhalańskich. Po zakończeniu wojny z bolszewikami pułk przybył do swojego stałego miasta garnizonowego Cieszyna. W 1924 roku mieszkańcy ziemi cieszyńskiej ufundowali pułkowi sztandar z szarfą i napisem Ziemia Cieszyńska swojemu obrońcy. Przez cały okres międzywojenny pułk prowadził intensywne szkolenie swoich żołnierzy oraz niezwykle aktywnie działał na rzecz społeczeństwa. Przy pułku funkcjonowała szkoła podchorąży 21 Dywizji Piechoty Górskiej, szkoła podoficerska i wiele organizacji społecznych. Służyło w nim wielu wybitnych oficerów, podoficerów i strzelców, synów naszej ziemi. Między innymi Wido Karol Langer, Wojciech Kania, Sylwester Jarosz, Franciszek Wolter, Józef Kornut i wielu, wielu innych. Pamięć o cieszyńskich Podhalańczykach jest w związku z tym niezwykle żywa do dzisiaj wśród mieszkańców ziemi cieszyńskiej. Szanowni Państwo, to miło powiedzieć, chodziłam do Kopera, Osucha, Mechana, do Kreszkowa. Chcielibyśmy, by o naszej szkole tak mówiono kiedyś i to mówiono z dumą. Bardzo dziękuję tym nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszego święta, za ich czas, poświęcenie, za ich trud, za przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję uczniom, którzy z pełnym zaparciem ćwiczyli z pełną energią, ćwiczyli poszczególne elementy dzisiejszego przedstawienia, które będziecie Państwo mieli możliwość obejrzeć. Dziękuję również rodzicom, którzy znaleźli czas, by wspomóc nas w dzisiejszym przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania za pomoc finansową kieruję pod adresem władz miasta, organu prowadzącego oraz Rady Rodziców. Moje podziękowania się również w stronę wieloletnich księży, którzy poprowadzili dzisiejsze nabożeństwo i tak pięknie przekazali właśnie istotę dzisiejszego święta. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy znaleźliście czas, by przybyć tutaj i swoją obecnością oświecić naszą uroczystość. Na koniec chciałabym przedstawić osobę, bo ta osoba przedstawiała wszystkich, a nikt tej osoby nie przedstawił, która całym sercem zaangażowana jest w pracę dydaktyczną i kulturalną w naszej szkole. Panią Zofię Zabak,
cieszyniankę, polonistkę, poetkę, współautorkę ćwiczeń do edukacji regionalnej, wieloletnią radną powiatu cieszyńskiego, uhonorowaną licznymi nagrodami, m.in. odznaką zasłużoną dla kultury polskiej i nagrodą miasta Cieszyna za całokształt twórczości. To jej właśnie wiersze ubarwiają często nasze uroczystości szkolne i są wykonywane przy akompaniamencie muzyki. Jeszcze raz dziękuję ślicznie i zapraszam do oglądania naszego programu. Bardzo dziękuję pani dyrektor za przypomnienie historii naszej szkoły i historii czwartego punktu z Czerwców Podhalańskich i za miłe zakończenie. Muszę przyznać, że starałam się nie zawieść pokładanych we mnie literackich nadziei i napisałam wiersz, będący, mam nadzieję, poetyckim obrazem działalności czwartego punktu z Czerwców Podhalańskich. A ponieważ wiersz jest taki rytmiczny, marszowy, można powiedzieć, więc udało się również napisać muzykę i obie wersje za chwilę Państwo usłyszą, ale najpierw wersja literacka, poetycka. Czwarty pułk z Czerwców Podhalańskich. Byli młodzi i radośni, gdy spotkali się tej wiosny. Rok 20 ubiegłego wieku był, lecz dla Polski, dla ojczyzny odnosili rany, blizny, nie szczędzili zdrowia, życia ani sił. Z orlim piórem, z orlim sercem przemierzali dróg wciąż więcej wśród żołnierskich, mężnych i wytrwałych dni. Szli z plecakiem i pacierzem, wierni Polsce oraz wierze, aż do końca, aż do bólu, aż do krwi. Z hal, z Europy i ze świata jeden los ich wszystkich zbratał, aby wolność ukochanej Polsce nieść. Szli, ginęli i śpiewali, lecz w pamięci pozostali i dlatego właśnie o nich jest ta pieśń. Byli młodzi i radośni, gdy spotkali się tej wiosny, rok 20 ubiegłego wieku był. Lecz dla Polski, dla ojczyzny odnosili rany, blizny, nie szczędzili zdrowia, życia ani sił. Z hal, z Europy i ze świata jeden los ich wszystkich zbratał, aby wolność ukochanej Polsce mieć. Szli, ginęli i śpiewali, lecz w pamięci pozostali i dlatego właśnie o nich jest ta pieśń. Z orlim piórem, z orlim sercem przemierzali lub wciąż więcej wśród żołnierskich mężczyzn i wytrwałych dni. Szli z plecakiem i z pacierzem wierni Polsce oraz wierze, aż do końca, aż do bólu, aż do krwi. Z hal, z Europy i ze świata jeden los ich wszystkich zbratał, aby wolność ukochanej Polsce mieć. Szli, ginęli i śpiewali, lecz w pamięci pozostali i dlatego właśnie o nich jest ta pieśń. Bardzo dziękuję naszemu zespołowi muzycznemu z panią Małgosią Borowską za takie piękne wykonanie mojej piosenki. A skoro przypomnieliśmy już historycznie, poetycko i muzycznie bohaterów czwartego punktu z Czerwców Podhalańskich, pora na przemówienia naszych zaproszonych gości. Poproszę o odczytanie listu ministra obrony narodowej, komendanta głównego żandarmerii wojskowej, generała brygady Tomasza Polucha. Warszawa, 15 listopada 2019 roku. Do uczestników uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami delegacyjnymi w Cieszynie. Szanowni Państwo, uczniowie. Jednostki podhalańskie to wyróżniające określenie polskich wojsk przeznaczonych do działań w szczególnie trudnych górskich warunkach.
Wszyscy podtarańczycy, zarówno ci sprzed lat, jak i obecnie służący w jednostkach Wojska Polskiego, są naszą chlubą. Całej społeczności szkolnej gratuluję tak wspaniałego patrona, jakim jest 4. Klub Strzelców Podhalańskich. Jednostka silnie związana z waszym miastem i bohatersko walcząca w wojnie obronnej 1939 roku. Cieszę się, że w waszej szkole godnie kontynuujecie wielkie tradycje polskiego oręża oraz dbacie o pamięć o polskich żołnierzach wiernie służących ojczyźnie. Wszystkim uczniom Cieszyńskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi imienia 4. Pułku Strzelców Podhalańskich życzę doskonałych wyników w nauce. Czerpcie radość ze zdobywania nowej wiedzy, bądźcie dumni z waszego patrona i z Wojska Polskiego. Z wyrazami szacunku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Proszę o zabranie głosu panią burmistrz miasta Cieszyna, Gabrielę Staszkiewicz. Wszyscy zaproszeni goście, szanowni państwo, drodzy uczniowie. Jest mi niezwykle miło. Miałam okazję obserwować proces wyboru patrona szkoły od samego początku. Myślę, że to jest dobra lekcja demokracji, dobra lekcja tego, jak powinniśmy te ideały, które żołnierze 4. Pułku, którymi się kierowali, wdrażać w nasze życie. Ponieważ na szczęście mamy takie czasy, kiedy nie musimy bronić naszej ojczyzny, nie musimy walczyć i oddawać swojego życia w obronie ojczyzny. Musimy walczyć w inny sposób. Walczyć o to, żeby każdy w tym kraju, w tym mieście miał, znalazł sobie tutaj swoje miejsce. Musimy również zadbać o to, żebyśmy spełniali się w służbie ojczyzny w tym miejscu, gdzie nas postawiono. Jeśli jesteście uczniami, musicie pamiętać, że do waszych obowiązków należy dbanie o to, żeby ta nauka była jak najlepsza, żebyście zdobywali wykształcenie, żebyście potem mogli budować swoją ojczyznę w najlepszy możliwy sposób. Każdy z nas, czy to ksiądz, czy żołnierz, czy burmistrz, ma swoje miejsce i powinien spełniać swoje obowiązki dokładnie w tym miejscu. Bardzo serdecznie gratuluję, że zdaliście ten egzamin z demokracji. Wybraliście patrona. Rozumiem, że kandydatury, które były konkurencyjne, zostały przez was zaakceptowane. To, co mówiłam, jeśli ktoś wygrywa, trzeba to przejąć i trzeba się z tym oswoić i to zaakceptować. Dlatego życzę wam wszystkim, zarówno nauczycielom, jak i uczniom, żebyście byli dumni z patronów swojej szkoły, żebyście z dumą nosili to imię i to, co pani dyrektor powiedziała. Jesteśmy z Kopera, jesteśmy z Osucha, jesteśmy z Szybina, żebyśmy byli też z Podhalańczyków i żeby to było dla was powodem dumy. Oczywiście życzę również dobrych wyników w nauce i to, żebyście nie przynieśli wstydu z panem patronem. Bo to jest wielkie zobowiązanie. Wybraliście sobie najlepszych żołnierzy związanych z Cieszynem, związanych z historią naszego miasta. Musicie teraz spełnić te zobowiązania. Pozwolę sobie przekazać list gratulacyjny i poproszę pana wiceburmistrza również o kwiaty, pana dyrektora o kwiaty dla pani dyrektor. Dla całego grona pedagogicznego, oczywiście dla was, drodzy uczniowie. Bardzo się cieszę, że mamy okazję tutaj wszyscy świętować to święto szkoły, te urodziny szkoły.
zapraszam panią wicestarostę powiatu cieszyńskiego, Janinę Żagan. Szanowni Państwo, w dniu tej szczególnej uroczystości, szczególnej dla szkoły, bo to jest pierwszy krok waszej pracy z patronem. I życzę wszelkich pomyślności i osiągnięć wielkich w tym zakresie. W imieniu samorządu powiatu cieszyńskiego chciałam tylko życzenia złożyć. Życzenia całej szkolnej społeczności, uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Życzenia nie tylko radości ze spełniania swoich obowiązków, każdy w swoim zakresie, każdy tam, gdzie go los postawił. Ale życzę także zachowania wdzięcznej pamięci wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że możemy żyć w naszej pięknej, wolnej ojczyźnie. Na ręce pani minister złożę symboliczną odbyt. Proszę o zabranie głosu wizytator delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, panią Ewę Ochman. Dzień dobry Państwu, szanowna pani dyrektor. Chciałam z tego miejsca w imieniu dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej złożyć serdeczne życzenia. Dziękuję za zaproszenie na tak wspaniałą, podniosłą uroczystość. Trochę łamie mi się głos, bo wszystkie takie patriotyczne uroczystości szkół, na których bywam, wzruszają mnie i z tego miejsca serdecznie chciałam podziękować za zaproszenie całej społeczności szkoły, wszystkim nauczycielom, pani dyrektor i złożyć gratulacje na tym ręce. Głos zabierze wojskowy komendant uzupełnień w Bielsku-Białej, podpułkownik Tomasz Majewski. Panie generale, panowie oficerowie, pani burmistrz, pani starosto, szanowni państwo. Chciałbym zacząć od takich słów. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. Józef Piłsudski. Chciałem zwrócić uwagę na to, że akurat ten teren zajmowany przez naród cieszyński nie musi się tego obawiać. Dlatego, że tutaj od paru lat, jak jestem komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnienia Bielsku-Białej, zauważam, że jeśli chodzi o rząd cieszyński, Cieszyn, kultywowana pamięć jest swoich przodków bardzo mocna. Między innymi przez tutaj obecnego pana Krzysztofa Myszka. Panie dyrektor, serdecznie gratuluję wyboru z moim skromnym udziałem. Mam nadzieję, że ta rekomendacja też się w jakiś sposób przyczyniła do tego. Zapewniałem wtedy, że na pewno poprawa nadania tegoż imienia takiego patrona, jakim jest właśnie czwarty pół w Strzelnych Podkolańskich, odbędzie się godnie, jest godnie. Witamy przy okazji serdecznie 5. batalion w formie kompanii honorowej, tak z daleka przyjechali. Pięknie się reprezentują, dziękuję wam. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim przybyłym tutaj i ja nie mam ze sobą nic, ale zapewnić wam, że na pewno będziemy współpracować i proszę liczyć na wsparcie wojskowej komendy po imieniu. Serdecznie gratuluję. Ktoś z Państwa z zaproszonych gości jeszcze chciałby zabrać głos? Zapraszam. Pan Andrzej Sużycki. Pani dyrektor, zacznij zaproszeni goście, pana młodzieży. Jako wnuk oficera 4. Pułku Szczecin Podkarańskich pragnę przekazać gratulacje, a jednocześnie wyrazić radość z
tego, że nadano imię IV Pułku Strzelców Podstawowej Szkoły, której też jestem absolwentem. Pragnę przekazać na pamiątkę zdjęcie momentu wręczenia sztandaru przez generała Gulińskiego dowódcy pułku Eugeniuszowi Witkowskiemu Witwickiemu 5 października 1924 roku, które to zdjęcie wykonał właśnie wywiadek wówczas porucznik Józef Polski. Serdecznie gratuluję, dziękuję. Za zaproszenie na uroczystość nadania imienia i życzę sukcesów kultywowania tego, co robicie. I mam nadzieję, że współpracy owocnej między naszymi szkołami, chociaż odległymi, ale noszącymi imię podobne, imię żołnierzy, więc to zobowiązuje. Mam nadzieję, że uda nam się taką współpracę nawiązać, na odległość, ale może owocną. Życzę wszystkiego dobrego, sukcesów, powodzenia uczniom, rodzicom, całej społeczności i sympatykom szkoły, która będzie nosiła imię 4 roku. Dyrektor, w imieniu Związku Wokala w Polsce w 100. rocznicę powstania naszej organizacji pięknie dziękuję, coście nos na tę uroczystość napytali i chciałem pole słów głodu roli skierować do wszystkich zacnych gości. Ej tam łotnate, łocinek tate, ej podłuchuje chłodny wiatr, ej podłuchuje leci z nowiną, ze Strzelcy idą ku doliną. Na samym przecie Galica jedzie, 4000 wojska wiedzie, 4000 chłopców góroli, chęścią pagami na Moskoli, byli pod Lwowem i pod Kijowem i pod Warszawą dni sierpniowe. Szwadni górole dobrze się bili i wolność kraju obronili. Potem na Grodno Rusy śmiało łoknęli góry wielką pałą. Za Niemenhem plece ruskich gonili, ich kresy Polsce przywrócili. Za Niemenhem plece ruskich gonili, ich kresy Polsce przywrócili. Włosomili generał Andrzej Galica był jednym z założycieli Związku Podhala. On też stworzył tę legendarną formację wojsk ludzkich, wojsk polskich. A jego zawołanie, jakby co, kiedy co, kamy słabo, co? To my są. Myślę, że dzisiaj będzie zawołaniem Szkoły Podstawowej nr 2 imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Myślę, że to będzie też zawołanie dla uczniów, że będą gotowi być dobrzy w nauce, uczynni kolegom i będą dawać, tak jak dzisiaj, piękne świadectwo swego przywiązania do wiary
i naszych ludnych tradycji. Hej, strzelec, Jose, strzelec, hej, z ludzkiej obrygody, hej, Słuzyn pod Galicą, hej, nikt mi nie do rady, hej, strzelcy pod Palańskim, hej, to jest piękne wojsko, hej, wiele los nie było, hej, zginęłabyś Polsko, hej, wiele los nie było, hej, zginęłabyś Polsko. Panie Boże, prowadź. Szczególnie za te śpiewki spod samych Tater, tym bardziej, że we mnie też góralska gra wpłynie, więc są mi bliskie. Dziękuję pięknie za wszystkie życzenia. Ja również dziękuję za te piękne, ciepłe, serdeczne, wzruszające i rozśpiewane słowa. A nasi uczniowie również przygotowali na dziś pieśni patriotyczne. Pierwszą z nich będzie Piechota. Piechota powstała podczas I wojny światowej i to jedna z najbardziej popularnych pieśni żołnierskich. Opisuje marsz legionowej piechoty, podkreśla dumę piechoty z walki o wolność odradzającej się Polski. Szary mundur to symbol męstwa, poświęcenia i pokory żołnierzy.
za taką piękną i długą wiązankę tańców regionalnych. A ich starsi koledzy zaśpiewają za moment kolejną piosenkę patriotyczną, rozkwitają polki białych róż. Jej słowa napisał młodopolski poeta Jan Landau. Muzykę skomponował Mieczysław Kozak Słowacki. Była ona popularna w czasie I i II wojny światowej i nic dziwnego, bo przecież historia dziewczyny opłakującej bohaterską śmierć żołnierza jest piękna, wzruszająca. Zresztą posłuchajmy. Thank you.
to nikt z nas nie ma wątpliwości, że gdzie, gdzie, ale w naszej szkole podstawowe pozycje nie zajmują. Tym bardziej, że nasi uczniowie nie tylko tańczą, ale i śpiewają patriotyczne pieśni. Kolejna z nich to O mój Rozmaryn. Pieśń pochodzi z 1915 roku. Autorzy tekstów są anonimowi, a muzykę skomponował Zygmunt Pomarański. Piosenka znana jest również pod tytułem Rozmaryn, a roślina ta w ludowym wierzeniu symbolizuje miłość i jedność. Tego, co w życiu najważniejsze, a jak wyrażą te uczucia
uczniowie klasy drugiej C. Zobaczymy. Yeah.
tak jak już mówiłam, tę piosenkę można często usłyszeć podczas szkolnych uroczystości, ale to, co zobaczą Państwo za chwilę, myślę, że pojawia się albo bardzo rzadko, albo nawet wcale. Taniec z flagami, który wykonają uczniowie i uczennice klas 4 i 5, to prawdziwy bukiet emocji. Każda flaga ma inną barwę, symbolizującą inne uczucia i inne treści. Wszystko razem tworzyć będzie zapewne wspaniałe naręcze emocji, które ofiarujemy Państwu. Thank you.
naszej szkoły, poniekąd na dzieci. Nauczyciele szkoły, naszej szkoły zaangażowani są także rodzice. Chciałam zaprosić teraz Państwa Aleksandrę i Andrzeja Kowol, żeby opowiedzieli o konkursie Moja Szkoła, dlatego że efekty tego konkursu już za moment będą mogli Państwo oglądać po drugiej stronie kotary, ale nie uprzedzajmy tych faktów. Bardzo proszę Panią Aleksandrę i Pana Andrzeja. Zaskoczony taką wspaniałą publicznością. Generałowi, pani profesor, zrealizowaliśmy konkurs. Robiliśmy go jeszcze przed zastawego patronu, a tu idziemy za nowego. Grupa fotograficzny stali stojący przy PTTK oddział Polskiej Śląskiej w Cieszynie. Już od paru lat współpracuję ze szkołą i pani dyrektor przed chwilę mam taki pozwalam zejść tutaj rodziny z młodzieżą, z dziećmi. Zapraszamy na wystawy, na konkursy. Tutaj w szkole zrobili wystawę, taką dość dużo. Teraz zrobiliśmy taki konkurs, który jest tam. Uprzejmie zapraszam do oglądania i chciałem powiedzieć, że tutaj młodzież nie zaskoczyła. Były bardzo trudne wybory, bardzo trudne obrady nad zdjęciami, bo oni były artystycznie ciekawie zrobione i od strony technicznej ciekawie zrobione. Także chcieliśmy po prostu wszystkich nagrodzić, którzy wzięli udział w tym. Ile dzieci jest, ale na początek tych, to po prostu no, już na lokacji nie załapali, ale prosiłbym, jeżeli jest Nina Sterkowiec, Stanisław Malia, Norbert Szotek, Kasper Kres, Lucja Wierzyńczyk. Jest tych dzieci. Proszę. Za zajęcie czwartego miejsca Mateusz Sierpec.
na zajęcie trzeciego miejsca z Gminy Cieszyn. Dziękuję bardzo.
Więcej niespodzianek nie mamy. Już za moment z zaproszonymi gośćmi spotkamy się w drugiej części sali. Nauczycielom i młodzieży z naszej szkoły dziękuję za przybycie. Za chwilę będziecie się cieszyć weekendem, ale na zakończenie musi paść jeszcze jedna ważna komenda, więc proszę wszystkich o powstanie. Poczty sztandarowe wyprowadzić. Ważność!